Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przedstawić sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 roku ustawie o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Informuję, że Komisja rozpatrzyła ustawę na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2013 roku. Zaproponowane zmiany dotyczą dwóch podstawowych zagadnień: wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz wprowadzenia nowej instytucji, tak zwanego ruchomego czasu pracy. Mówiąc o zmianach w zakresie wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, należy podkreślić, że w myśl artykułu 129 Kodeksu Pracy w dotychczasowym brzmieniu czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. W rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób może być wprowadzony okres rozliczeniowy nie przekraczający 6 miesięcy, a jeżeli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi mającymi wpływ na przebieg procesu pracy, okres rozliczeniowy nie przekraczający 12 miesięcy. Nie jest jednak dopuszczalne stosowanie przedłużonego okresu rozliczeniowego w systemie równoważnego czasu pracy przy dozorze urządzeń zatrudnianiu, przy pilnowaniu mienia i ochronie osób lub przy pracy w ruchu ciągłym. W artykule 1, w punkcie 1 noweli zaproponowano zmianę artykułu 129 Kodeksu Pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem paragrafu 2 tego przepisu, w każdym systemie czasu pracy, jeżeli będzie to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy zostanie przedłużony nie więcej jednak niż do 12 miesięcy przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W nowych przepisach po pierwsze zagwarantowano pracownikowi prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli w danym miesiącu w ogóle nie wykonywałby pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Po drugie, przewidziano możliwość sporządzenia rozkładu czasu pracy danego pracownika w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazać ma pracownikowi jego rozkład czasu pracy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który sporządzono rozkład. Po trzecie, pracodawca będzie zwolniony od obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli wynika on z prawa pracy albo z umowy o pracę lub w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając ogólne dyrektywy wymiaru czasu pracy. W takim przypadku rozkład czasu pracy ustali sam pracownik. Po czwarte, przedłużenie okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesięcy będzie możliwe w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi w razie nieuzgodnienia treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi. Pracodawca będzie mógł uzgodnić treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu artykułu 241 Kodeksu Pracy albo w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe. Ponadto przewidziano, że pracodawca będzie przekazywać kopię porozumienia w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.
przypadku nowej instytucji, jaki jest ruchomy czas pracy, to ruchomy czas pracy to system organizacji czasu pracy, w którym pracownik kończy i zaczyna dzień pracy w ustalonym z pracodawcą przedziale czasowym. Zaproponowano, aby ruchomy czas pracy mógł być stosowany na dwa sposoby. Po pierwsze, rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. Po drugie, w rozkładzie czasu pracy można przewidzieć przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy. Stosowanie ruchomego czasu pracy nie może naruszać prawa pracownika do nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego. Przyjęto jako zasadę, że ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie w ramach ruchomego czasu pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Ruchomy czas pracy może być wprowadzony u danego pracodawcy w sposób analogiczny do przyjętego dla wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, a ponadto na pisemny wniosek zainteresowanego pracownika. Ta ostatnia ewentualność będzie możliwa zarówno wówczas, gdy w zakładzie pracy w ogóle nie przyjęto systemu ruchomego czasu pracy w trybie uzgodnień ze związkami zawodowymi, albo przedstawicielami pracowników, jak również wtedy, gdy przyjęto ruchomy czas pracy, albo pracownik jest zainteresowany innym rozkładem czasu pracy niż wynikający z ustaleń na szczeblu zakładowym. W artykule 151, paragraf 21 Kodeksu Pracy zaproponowany, aby czas odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi na jego pisemny wniosek w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowił pracy w godzinach nadliczbowych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może przy tym naruszać prawa pracownika do nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego. Szanowna Izbo, podczas posiedzenia komisji poruszano wiele aspektów, o którym słychać podczas debaty publicznej. Pan minister Mleczko w precyzyjny sposób wyjaśniał i rozwiewał wiele wątpliwości, w tym senatorów. Należy jasno podkreślić, że kwestie dotyczące zwiększenia czy wydłużenia okresu rozliczeniowego wymagają zawsze zgody pracowników, czy poprzez reprezentację, czy poprzez związki zawodowe. Emocje, które towarzyszą, wydają się czasami niewspółmierne do tego zakresu proponowanych rozwiązań. Chciałbym powiedzieć, że podczas debaty zastanawiano się, czy w ogóle warto. Odpowiedź padła chyba podczas debaty, jeżeli te rozwiązania mogą pomóc utrzymaniu w danym zakładzie przez trudny okres chociażby jednego miejsca pracy, to warto. Komisja wnosi do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.